kurczę, ja już nie mam tego problemu. I byłam w szoku, bo ja jadąc na tą ajbogę nie wierzyłam do końca, bo ja już tyle rzeczy próbowałam, że straciłaś nadzieję. Tak, straciłam nadzieję, to jakby już podeszłam do tego, że w sumie już nie mam nic do stracenia, bo mój przyjaciel, który mnie uratował tak naprawdę, ja chciałam popełnić samobójstwo, to on mnie tam wziął, to on mi po prostu pomógł. Jak ty funkcjonowałaś przez te 10 lat, mając depresję, wszystkie te choroby, w świecie modelingu, jak ty pracowałaś? Nie wiem. Ja nie wiem, jak ja przeżyłam te 10 lat. Nie mam pojęcia. Byłam chuda, było super, byłam większa, grubsza, było nie super. I od tego tak naprawdę wszystko zależało, bo ja wtedy pracowałam, a jak byłam większa, to nie pracowałam. Czyli ja robiłam sobie przerwy nawet po kilka miesięcy.